Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia, nie sposób nam wszystkim w krótkich rozważaniach pojąć tego wszystkiego, co niesie dzisiaj nam ta wieść ewangelijna, o której opowiada ewangelista i apostoł Jan, bo on jest świadkiem tego. On to zapisał, on to przeżył. I ta prawda o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie jest głoszona po wszystkie czasy i po wszystkie krańce ziemi. Największa z prawd, mówiąca nam, że sam Bóg pofatygował się, aby nas na powrót, jak dobry ojciec, przywrócić do jedności ze sobą, kiedy nam zdarzyło się, że przez grzech, przez nieposłuszeństwo, najkrócej mówiąc przez pychę, odeszliśmy od Ojca. To tak jak nieraz się zdarza, małe dziecko zagniewa się na rodziców, zejdzie z kolan i tyle go widzimy. Ale zarówno kochająca mama, jak i kochający tato od tej pory, kiedy poczuje, że to dziecko w cudzysłowie wyzwoliło się z tego serdecznego przytulenia, rozpoczyna coś, co możemy nazwać takim serdecznym poszukiwaniem. Owszem, nie mamy wątpliwości, że w sercu tego rodzica jest jakaś zadra. Czasami jest ona mocna. My to dla zrozumienia tych prawd nadprzyrodzonych myślami naszymi biegniemy do tej relacji między Bogiem a każdym z nas. I to Bóg jest, Bóg Ojciec, tym inicjatorem, który rozpoczął dzieło poszukiwania każdego z nas i dania nam do zrozumienia, że jesteśmy dla Niego kimś niezwykle ważnym. W tym pojęciu jesteśmy kimś niezwykle ważnym, to staramy się wypowiedzieć coś ogromnie ważnego, ale szczerze mówiąc to nam się nie udaje, ponieważ nie ma takich słów, które by pokazały głębię i powagę tego, jak Bóg prawdziwie nas kocha, szanuje. To jest niezwykłe zadanie, które do nas należy, do nas wszystkich, abyśmy zrozumieli tę prawdę i powrócili do Boga, tak jak to dziecko, które ponownie odnajduje drogę i ponownie okazuje zawierzenie. To zawierzenie to jest to właśnie swoiste przytulenie się tutaj do ziemskiego rodzica, a tam do Boga, naszego Ojca w niebie. To, co dzisiaj powinniśmy sobie powiedzieć, to to, że po ludzku to wydaje się takie proste. Natomiast w tym dziejowym oddaleniu się od Boga nie było takie proste, ponieważ grzech nasz obraził Boga, który jest nieskończoną mądrością, miłością i miłosierdziem. Nieskończoną miłością. Dlatego żadne nasze osobiste wysiłki, ani nawet wespół, gdybyśmy to czynili, nie zdadzą się na wiele, bo kim my jesteśmy? Dlatego sam Bóg podpowiada sposób rozwiązania bardzo nabrzmiałego problemu.
bo Bogu na nas bardzo zależy. I to jest taka, powiedziałbym, pierwsza katecheza, z której powinniśmy dzisiaj skorzystać. My to bardzo sobie cenimy w życiu i to nam jest bardzo potrzebne, kiedy wiemy w różnych okolicznościach, że komuś na nas zależy, że ktoś nas ceni, że ktoś nas kocha. To jest zupełnie inna sytuacja. To nas mobilizuje, to nas uskrzydla, to nam dodaje sił, ale przede wszystkim czyni nasze działania sensowne. I podobnie jest tutaj w tej relacji do Boga. Bogu na nas zależy. To też można by powiedzieć w tej intymnej rozmowie w Bogu Trójcy Świętej. To przedziwne, to nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Syn wychodzi z propozycją do Ojca, a Jemu się to powiedzie. To całe dzieło zjednoczenia, dlatego że On jest godnością równy Ojcu. To jest ważne. I mieliśmy przez cały post okazję do tego, żeby rozważać wielkie dzieło Zbawiciela. Mękę, śmierć, a dzisiaj zmartwychwstanie. Wszystko to ze względu na nas, którzy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Święty Paweł Apostoł dzisiaj w drugim czytaniu przybliża nam to i bardzo nas zachęca do tego, żebyśmy od tej pory, kiedy nawiążemy znowu kontakt z Ojcem, kiedy nastąpi to, jak wspomniałem, ponowne przytulenie, żebyśmy od tego momentu nasz wzrok, nasze pragnienia kierowali ku górze, ku Chrystusowi. On przygotował dla nas wszystko to, co jest dla nas potrzebne. Nie możemy powiedzieć, że poruszamy się w naszym życiu jak we mgle. Nic podobnego. Zostawił nam, można by tak rzec, przepis na życie, w Ewangelii zawarty, to pierwsze. Potem pokazał nam, co czynić trzeba przez to, co sam czynił. Nie ma lepszego takiego, powiedziałbym, przełożenia, żeby kogoś zachęcić do czynienia tego czy innego, ale oczywiście myślimy o dobru, jak dobry osobisty przykład. Nie potok słów, ani też nie przymus, ale zachęta dana pięknem swego życia. Dlatego apostoł Paweł zwraca nam uwagę. Odtąd patrzcie w górę na Jezusa, który was prowadzi. Ale również, kochani, na przestrzeni dziejów takie świadectwo dają nam nasi siostry i bracia. I to nie tylko ci, których uznajemy za autorytety w świecie, czy mówimy, to są święci błogosławieni. Nie. To jest jakaś cząstka, ale tutaj, w tej wspólnocie, w tej gromadzie, ilu ludzi naszych najbliższych jest takimi, o których możemy absolutnie ze spokojem serca i z wielką radością powiedzieć, Pan dał im łaskę, że są dla nas przewodnikami, są świadkami Pana Jezusa
świadczy o tym ich życie, ich umiłowanie, dobra, piękna, szlachetności. I oni tutaj dla nas są jak Pan Jezus. Oni są, że tak powiem, umocnieni autorytetem swego życia i dlatego to nas pociąga. I oni są między nami, między nami. Za to też dzisiaj Bogu trzeba podziękować. Zwykle zadajemy sobie pytanie, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, przeżywając tajemnicę tego czy innego święta, tego czy innego spotkania z Panem Jezusem i między sobą. Święta wielkanocne, kochani, naprowadzają nas oczywiście na wiele ważnych spraw, okoliczności, ale szczególnie nasze myśli biegną ku takim sprawom jak życie najpierw. Bo Chrystus powstał z martwych, żeby przywrócić nam życie. I to jest dla nas ogromna zachęta do tego, abyśmy w każdym temacie, który dotyczy ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, byli prawdziwymi świadkami Pana Jezusa. Tym się trzeba po prostu zachwycić. Nie ma obrony życia przez jakieś, powiedziałbym, akty wymuszania, czy też prowadzenie jakiejś walki. Nie. Świadectwo przez zachwyt nad życiem. Zobaczcie, jakie to jest piękne, jakie to jest cudowne. To nas zawsze we wszystkich sprawach urzeka, kiedy mówimy pozytywnie. A tutaj słowo pozytywnie to jest zbyt, zbyt skąpe. My jesteśmy zachwyceni tym darem Chrystusa zmartwychwstałego. To jedna sprawa, ogromnie ważna, ogromnie. Druga sprawa to jest godność ludzka. Ta godność ludzka potem rzutuje na wiele spraw, a w zasadzie na wszystkie. Żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo takim zadaniem, które do odrobienia nam zostało dane, w pierwszej kolejności to jest, żebyśmy poznali i umiłowali Boga. Czasami przychodzi nam się z tym problemem samemu zmagać. Ale najczęściej jest tak, że przynajmniej w tym pierwszym etapie ktoś nam pomaga. Najczęściej to są kochający rodzice, może rodzeństwo, bliska rodzina, duszpasterze, wychowawcy, nauczyciele, przyjaciele, tak jakby biorą nas za rękę i podprowadzają. To jest najpiękniejsza sytuacja. Do pozazdroszczenia. Ale czasami jest tak, że człowiek młody zostaje sam. I patrząc rozumnie wokół, co się dzieje, sam próbuje dojść do tego, że jest Bóg, który jest miłością, który jest miłosierdziem, który daje sens. Radością niewymowną jest właśnie fakt i rzeczywistość, kiedy możemy powiedzieć: poznałem i umiłowałem Boga. A co potem jest ważne? Potem trzeba zadać sobie trud i poznać siebie. Tak najprościej chcemy siebie ujrzeć, to szukamy lustra i widzimy, jak to wygląda.
Czasami jesteśmy zadowoleni, czasami nie, ale to trochę ku rozweseleniu. Natomiast tutaj chodzi o to, żebyśmy przejrzeli się w Bogu samym. On jest wzorcem i chcemy jak dziecko rozpoznać siebie w Ojcu. To może jest takie trudne powiedzenie i określenie, ale tak to jest. Przyglądamy się Bogu i zaczynamy rozumieć, że skoro jesteśmy dziećmi, to jesteśmy kimś wielkim. I tu nie chodzi o to, że to są jakieś pyszne myśli i pragnienia. Nie, to jest najbardziej realna rzeczywistość. Tak jest. Jesteśmy kimś ważnym, wielkim, godnym. Bóg w Księdze Rodzaju powiada: jesteście moimi przybranymi dziećmi, których stworzyłem na swój obraz i podobieństwo. Pamiętajcie, że w każdym z was jestem odzwierciedlony. Co tu dużo gadać? Bóg wszystko powiedział, to co jest dla nas najważniejsze. W nas jest odzwierciedlony Bóg w całej, powiedziałbym, swojej okazałości. Należy to poznać i uszanować. I z radością całe życie postępować, wiedząc, że jesteśmy kimś wyjątkowym. Zrobiliśmy zatem drugi krok, ale jeszcze trzeci nas czeka. Obok nas idą inni. Kto to jest? Kim oni są? Ważni czy nie? Co mam czynić? Jak się mam do nich odnosić? A sprawa jest prosta. Tak jak ja, tak i oni są dziećmi Bożymi. Pragnę każdego z nich uszanować i umiłować. I to byłoby na tyle, można by rzec. Ale trzeba też zapytać, może dla przestrogi, a co będzie, jeśli ten scenariusz w życiu niejednego człowieka nie zrealizuje się? Oj, wiele jest takich osób, które nie zrealizowały tego scenariusza poznania Boga, zrozumienia siebie i uszanowania drugiego człowieka. Mamy świadectwa tego, to, że toczą się wojny, że jest tyle nienawiści, że jest tyle niezrozumienia, to znaczy, że ten schemat u niejednego człowieka nie zafunkcjonował. To my dzisiaj prosimy, Panie Jezu, żeby Twoje zmartwychwstanie nie było na próżno. Jest tylu jeszcze naszych sióstr i braci, jakby użyj tej mocy, daj mądrość im i nam, żebyśmy od tej pory poznali Ciebie i kroczyli za Tobą, jak za dobrym pasterzem. Zapewne starsi pamiętacie, taki był film Jezus z Nazaretu Zeffirellego. Mówię, był, jest. I tam na końcu, w ostatniej części, jest piękna scena zmartwychwstały Chrystus jako dobry pasterz przedstawiony przy takiej niezwykłej, pięknej muzyce. Prowadzi wielkie stado. Kiedyś ktoś z młodych zwrócił uwagę mi, że Pan Jezus idzie naprzeciw tego stada i nie orientuje się, co dzieje się z tyłu. Może to wszystko się mu, nieładnym językiem mówiąc, rozleść. A on pójdzie.
Lepiej, żeby szedł pośród nich albo na końcu. Ale wytrwaliśmy w tej dyskusji do końca i okazało się, że dobre miejsce zajął i nie martwił się, że może to stado gdzieś mu się rozleść po drodze. Dlaczego? Dlatego, że on był dobrym pasterzem. Miał w sobie ogromną moc autorytetu. To my idziemy za Panem Jezusem, ale także prosimy dzisiaj Ciebie, Panie Jezu, abyś każdego z nas, jak tu jesteśmy, obdarzył taką mocą autorytetu poprzez nasze osobiste uświęcenie, żebyśmy dla innych byli także dobrymi pasterzami. Ty nam wysłużyłeś tę łaskę na krzyżu i dlatego, że zmartwychwstałeś, a my ubogaceni tymi zwycięstwami Twoimi chcemy być dla innych także drogowskazem do nieba. Amen.